Jesteśmy na festiwalu NNW w Gdyni i rozmawiamy z Natalią Sikorą, która tutaj dzisiaj właśnie o 19.30 wystąpi z zespołem Voodoo Dog. Natalia, to wielka przyjemność gościć Ciebie tutaj, mimo że my jesteśmy w sumie tutaj z zewnątrz, bo ze Słupska, ale ogromnie cieszy fakt, że jako Słupszczanka jesteś tutaj i możesz w tak wielkim miejscu zagrać wspaniały koncert. Jak to się czujesz? Wiesz co, no ja przede wszystkim, to jest wielka radość, że z naszym materiałem nowym Voodoo Dog, materiałem autorskim, jest to muzyka bardzo taka ciepła, gorąca, energetyczna, jest ukłonem w stronę miłości po prostu, też wolności i cieszę się, że jakby ten szereg, powiedzmy, epitetów określających nasz materiał jest również, zgadza się z tym, co dzieje się tutaj na tej imprezie, a nasze tereny to no przede wszystkim jesteśmy nad samym morzem i dla mnie to jest odjazd, bo lubię, moje, że tak powiem, mój układ oddechowy lubi to powietrze i no, duży sentyment jest mój i dla naszego miasta, dla Słupska i dla Trójmiasta i w ogóle no, w tylu miejscach się tam bywało już parę razy, czy to muzycznie, czy teatralnie i jest taki bagaż wspomnień. No właśnie, chciałem zapytać właśnie o dopasowanie do charakteru festiwalu, czyli muzycznie w jakimś sposób jesteście zazębieni z tematyką, która tutaj jest poruszana? Mhm. Myślę, że tak, bo nasze uderzenie jest rockowe, nawet momentami hard rockowe. Natomiast jakby całą naszą muzykę toczy blues, rock and roll i to jest w tym taka dobra jasność. Niektórzy mogą to nazwać nadzieją na przykład, a też ta muzyka jest w tej chwili niszą, nie jest komercyjną jakąś tam sprawą, a lata 60. i 70. przyniosły jej powiew komercyjny. Właśnie, więc to jest taka nasza kontrkultura. O. W zasadzie chcę cały czas użyć tego słowa, kontrkultura. Czyli w jakimś stopniu musicie być niepokorni, niezłomni w swojej działalności. No jesteśmy na maksa. I niestety muszę zadać smutne pytanie. Dowiedzieliśmy się, że niestety nie uda się wam wystąpić z Burkem Shelleyem. To bardzo przykra wiadomość. Tak, to jest no, dla mnie wstyd jakby. Komunikacja między ludźmi, niestety powiem, w Polsce jakoś zwłaszcza, jest taka dosyć skomplikowana. Ja nie mówię o tym, że trudno się złapać, tam znaleźć telefony czy coś, ale mówię o wymianie myśli i wymianie danych, o jakimś takim odpowiedzialnym działaniu. Tutaj niestety chyba do tego po stronie po prostu organizatora nie doszło i myśmy jako zespół troszeczkę zostali postawieni w ostatniej chwili przed sytuacją i to nie tak. Poza tym też jakby otrzymaliśmy prośbę, żeby to był fragment tego utworu, a no tutaj chodzi o muzykę. Jeżeli chodzi o Budgie i Parents, to albo to gramy w całości, albo w ogóle, nie? No. Także Natalia, bardzo dziękuję za wszelkie informacje, których mi udzieliła, za świetną rozmowę. Bardzo miło się z Tobą rozmawiało, życzę udanego występu i widzimy się później. Ja będę pod sceną, to oczywiście na scenie. Dzięki. Super, życzę miłego odbioru i pozdrawiam nasze miasto. Głos Pomorza.